Cześć wszystkim. W tym odcinku pokażę Wam, w jak prosty sposób podłączyć dwie żarówki, jedną drugą, do włącznika nadprądowego, nadmiarowo prądowego, który macie na przykład w swojej skrzynce z bezpiecznikami. To jest B6, sam raz na oświetlenie starczy. Pokażę Wam, jak łatwo to podłączyć. To jest takie laboratorium. Ale w prawdziwym świecie tak samo robicie. Te żarówki macie, jedna ma dwa kabelki, niebieski, brązowy, czyli faza i zero. A druga tak samo ma, niebieski i brązowy, czyli ta tak samo ma. Dobra, to teraz tak. Żeby podłączyć ze sobą te żarówki szeregowo, użyję takiej kostki, czyli tak. Niebieskie kabelki, czyli zero, odprowadza prąd, czyli wkładam z jednej. I teraz drugą żarówkę, niebieski, podpinam 0, tak? Teraz mam podpięte. Teraz następnie muszę ze sobą podpiąć również brązowe pod drugą kostkę, czyli brązowy, czyli fazę do pierwszej żarówki podpinam i podpinam z fazą z żarówki drugiej, czyli wkładam sobie i zapinam. I zostaje mi jedno połączenie. Stosujcie te kostki wagą, które ja stosuję. No i dobra, i teraz tak, zostało mi tutaj jedno wejście na fazę z tego bezpiecznika, czyli potrzebuję przewodu, który będzie mi łączył ten bezpiecznik z tymi żarówkami, więc tutaj mam ten przewód. Załóżmy, ja sobie wziąłem takie jakieś pół metra. I z jednej strony podłączam sobie, potrzeba będzie wkrętaka. Podłączam sobie tutaj dziurkę, powiększam. Tutaj jest powiększona, więc jest super. Tutaj i wkładam z jednej strony fazę, ponieważ włączniki są podłączone pod fazę. I tutaj zakręcam. Widzicie? Tak, teraz. I ten przewód już jest podpięty. Ten przewód będzie leciał do naszych lampek. Czyli tutaj. Dobra, czyli tak, teraz te lampki. I teraz tak, on jest zakończony, tutaj ma dwa kabelki. Czyli ten przewód z tego bezpiecznika, widzicie, brązowy, niebieski. I się kończy brązowy, niebieski, czyli faza. I teraz podłączam pod kosteczkę fazy brązowy kabelek, zapinam, a pod kosteczkę z niebieskimi kabelkami, gdzie prąd wraca, podpinam od fazy. I tak mam dwie kosteczki, czyli już mam podpięte światło. No dobra, teraz tak, z jednej strony bezpiecznik. Tutaj potrzebujecie jeszcze jednej kosteczki. Czyli w sumie trzech kostek wago będziecie potrzebowali. Tutaj wrzucam, podpinam. Wkładam sobie tą, no to jest troszeczkę za krótki, ale dobrze. I teraz ten przewód idzie normalnie z głównego bezpiecznika waszego. To możecie zaizolować kabel, przewód ochronny. A tutaj macie znowu niebieski i brązowy, czyli fazę, czyli faza leci do naszego bezpiecznika z głównego zasilania. Zakręcam znowu. I teraz ta kostka, którą tu podpiąłem, podpinam ten niebieski przewód, który leci prosto od naszego głównego zasilania. I w ten sposób w przeciągu 4 minut podłączyłem włącznik nadmiarowo-prądowy do dwóch żarówek. Sprawdźmy, jak to działa, więc podłączę. Zwróćcie uwagę, testerem, prosty tester, sprawdzam, czy mam zasilanie. Widzicie teraz? Się pali światło. Czyli tu mam zasilanie. Tutaj jest wyłączony bezpiecznik, czyli tutaj jeszcze nie ma zasilania, jak dotykam. Ale jak teraz podłączę, zwróćcie uwagę, tu jest zasilanie. I się palą żarówki. I wyłączam, włączam, włączam, włączam.
Więc w przeciągu 5 minut możecie sobie sami podłączyć w domu zasilanie pod oświetlenie. Oczywiście pomiędzy tymi żarówkami i tym włącznikiem nadmiarowo-prądowym umieszczacie sobie na przykład włącznik światła. W jednym z moich filmów na temat elektryczności poprzednich przejrzyjcie listę elektryczność. Dowiecie się, jak podłączyć taki włącznik światła. Więc to wszystko. Do usłyszenia. Trzymajcie się i miłej nauki elektryczności. Hej!